Johna? Tak, jestem. Johna, tu jest jakieś malowidło. Widać na nim skrzynię. Napis mówi: srebrna skrzynia i szczel. To ona musi być w ukrytym mieście. To jest majański mit. Wynika z niego, że skrzynia przywoła boga Kukulkana. Bóg stworzenia. To właśnie o to chodzi, Trójcy. Jest tego więcej. To wygląda jak seria kataklizmów. Tsunami, burza, trzęsienie ziemi, erupcja wulkanu. Ładny Bóg stworzenia. Zgodnie z wierzeniami Majów, Kukulkan jest bogiem stworzenia i zniszczenia. To wygląda jak gwiazdozbiór Hydry. Tyle tylko, że gwiazdy ułożone są jakoś inaczej. Znalazłam sztylet. Jest na nim jakaś inskrypcja. Klucz do serca i szczel otwiera oczyszczenie. To nie może trafić w ręce Trójcy. Trzeba to przemyśleć. Cholera. Lara, w twoją stronę idą strażnicy Trójcy. Wyżej. O nie, zabrałaś go, prawda? Szybciej! Są już w drodze. To. Doktor Dominguez i reszta. Wygląda na to, że znaleźliśmy to, czego szukamy. Wspaniale. W takim razie to początek uderzenia. Tak, właśnie dlatego wezwaliśmy posiłki. Tak, słyszałem, dobra? Dominguez przyjdzie dziś w nocy, rozumiem. Mówię ci tylko, że deszcz zaleje. A myślisz, że co ja kurwa robię? Sprawdzam właśnie pompę do wody. Dobra, dopilnujmy, żeby wszystko było tu dopięte na ostro. Jak ci idzie z tą pompą? Odpowiadaj! Skończyłeś już z tą pompą? Pomóż mi przygotować te światła. Operacja Zmrok została rozpoczęta. Żaden miejscowy nie może opuścić terenu żywy. Oj, kurwa! Zaplanowaliśmy to sobie. Dopilnujcie perymetru. Jak myślisz, co tam jest? Nie wiem, ale od... Nadchodzą inspektorzy, szykujcie się! Kurwa! A, nie przejmuj się, naprawię to. To trwa zdecydowanie za długo. Jeśli Dominguez będzie musiał na nas czekać, zrobi się nieciekawie. Co się dzieje przy bramie? Archeolodzy są na miejscu. Już? Tak, operacja Zmrok realizacja. Zaczynamy, bracie, skróci! Thank you.
Operacja Zmrok została zrealizowana. Teren został zabezpieczony. Muszę działać szybko. W porządku, pozbądźmy się ciał. Ty, zacznij monitorować kanały policji. Zaczynamy tracić ludzi! Cel na mnie! Widzę nieprzyjaciela! Potrzebuję potwierdzenia, że masz kolejne strzały. Odbiór! Umrzesz! Jesteś tylko jedna! Co ty możesz? Dokąd ona? Atakuje przed... Nie rób ich krzywdy.
Lara Croft. Nasze spotkanie miało być inne. Ciekawiła mnie twoja praca. Bo trójca zawsze jest ciekawa. Klucz, Jackson. To dlatego poświęciłem całe życie. Gdzie jest skrzynia Isichel? Powiedz mi. W bezpiecznym miejscu. Nie masz jej? Nigdy nie myślałem, że mogłabyś go wziąć. Ten klucz ze skrzynią pozwolą stworzyć świat na nowo. Bez słabości i zła. I z pewnością bez tego... A bez srebrnej skrzyni... Będzie apokalipsa. Śmierć słońca. Kłamiesz. Laro. Czułaś to, gdy podniosłaś klucz? Wstrząsy są częste. Ale tsunami nadchodzi, a to tylko pierwsza z mnóstwa katastrof. To twoje dzieło! Zrobiłbyś to samo! Może. Tak. Lecz biorąc klucz, wprawiłaś w ruch apokalipsę. Rozumiesz, że dojdzie przez ciebie do tragedii? Zaczęło się oczyszczanie. A moim obowiązkiem jest to powstrzymać, nim nas zniszczy.
Dominguez ma teraz sztylet. Straciłam go. Po tym wszystkim, co przeszedł mój ojciec, oddałam trójce dokładnie to, czego chcieli. Użyję skrzyni i noża, by stworzyć świat od nowa. Jak stworzyć od nowa? Nie wiem. On myśli, że może pozbyć się grzechu i słabości. Ten człowiek, my musimy go powstrzymać. To wszystko moja wina. Coś wymyślimy, okej? Okay? Obiecuję. Nie. Musimy dotrzeć do ukrytego miasta przed trójcą i znaleźć srebrną skrzynię. Okej. Okay. Najpierw przeniesiemy ich w bezpieczne miejsce i zajmiemy się skrzynią. Nie, nikt nie będzie bezpieczny, jeśli dotrze do skrzyni pierwszy. Ja muszę iść. Jestem jedyną osobą. Jedyną osobą, która co? Nie możesz wiedzieć, czy to twoja wina, Laro. Nie wszystko kręci się wokół ciebie. Ci ludzie nas potrzebują. Zróbmy coś dobrego teraz. Poza tym, czym mamy się kierować? Zagadką? Różowa ryba i srebrne korony to trochę za mało, żeby dostać się do ukrytego miasta. Chcę pomóc tym ludziom. A potem znajdę samolot. Thank you.